sztuka jest zjawiskiem trudnym do określenia, a dzieło sztuki powstaje z niczego. Jak to zawsze bywa ze sztuką, każde takie wydarzenie jest procesem dzieła twórczego. Niektóre dzieła mogą być wymyślone, a inne są odzwierciedleniem rzeczywistości. O wszystkim, jaki jest tego efekt, decydują artyści. Artysta czasem mówi o czymś nie wprost, posługuje się symbolami. Czasami porządkuje rzeczywistość, a czasami wprowadza całkowity chaos i niepokój. I wszystkiego tego będą mogli Państwo dzisiaj doświadczyć w trakcie naszego dzisiejszego festynu Lokalny Ogród Sztuki. Chcemy zaprezentować przed Państwem lokalnych artystów, twórców tutaj ze Styrzyńca, z naszych lokalnych miejscowości, naszych przyjaciół i wszystkich, którzy tworzą. Witam wszystkich bardzo serdecznie w swoim imieniu, jak również wójta gminy Biała Podlaska, pana Wiesława, pana Siłka. Cieszę się, że jesteście, że te chmury się już przecierają i w Styrzyńcu zawsze imprezy są dobre, więc myślę, że ta również będzie dobra. Moi drodzy, aktywne miasta, w tym roku gmina Biała Podlaska kręci jako jedna drużyna, jedna grupa. Są małe odłamy, ale jesteśmy jako czwarta siła, jak to ktoś napisał, w tej rywalizacji. Nie pamiętam, ile mamy tysięcy kilometrów przejechanych, ale jest bardzo dużo. Jak ktoś jeszcze nie ściągnął tej aplikacji, to ja zachęcam, bo każdy kilometr się liczy. Słuchajcie, aktywne miasta, instytucja i gmina Biała Podlaska. Jesteśmy wszyscy mieszkańcami gminy Biała Podlaska. Kręcimy dla jednej gminy. Za rok możliwe, że powalczymy o rowerową gminę, bo jest już taka konkurencja, tak, jest rowerowe miasto, ale my spróbujemy być rowerową gminą. W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Przyjaciół Styrzyńca chcielibyśmy Państwa serdecznie powitać na corocznym festynie rodzinnym, który wpisał się już na stałe w kalendarz gminnych imprez. Niezmiernie cieszy nas fakt, że co roku możemy liczyć na liczną frekwencję nie tylko mieszkańców Styrzyńca, ale i gości, których przyciąga przyjazna atmosfera i gościnność naszej miejscowości. Dzisiejszą uroczystość zawdzięczamy w zaangażowaniu i owocnej współpracy pomiędzy organizacjami prężnie działającymi w Styrzyńcu. Wspólnymi siłami budujemy społeczność, w której wszystkim żyje się lepiej, bo razem możemy więcej. Każdy z Państwa, w szczególności zwracamy się do dzieci, będzie mógł przy tym stoliku, gdzie jest popcorn, gdzie jest wata cukrowa, pobrać karteczkę, dzięki której będzie można zaliczyć 6 konkurencji. Konkurencje są ponumerowane, część z nich jest tutaj pod białym namiotem, na lewo od sceny, część jest z przodu i część jest tutaj po prawej stronie. Każdy z Was będzie musiał wykonać pewne czynności i wziąć udział w naszych warsztatach sztuki. To znaczy, będziecie musieli namalować martwą naturę, będziecie musieli stworzyć z bibuły kwiaty, weźmiecie udział w warsztatach związanych z rozpoznawaniem różnych gatunków roślin. A jako, że sport to też jest sztuka, czekają na Was dwie konkurencje sportowe. Jedną poprowadzi Tomek, konkurencję lekkoatletyczną, jedną Igor, konkurencję rowerową, gdzie będzie do przejechania tor. I dodatkowo, na koniec, jeżeli uda Wam się zaliczyć każdą z nich, podchodzicie tutaj do stolika z powrotem, wracacie tego, który sprzedaje watę cukrową i popcorn i tam będzie można odebrać nagrodę. Także zachęcamy wszystkich, od tych najmłodszych do tych najstarszych. Konkurencje nie są trudne, konkurencje są związane ze sztuką i gorąco zapraszamy. Piękną polską tradycją jest polonez. Ten dostojny taniec rozpoczynający i kończący niegdyś ważne uroczystości bale, a obecnie studniówki, swój początek zawdzięcza tańcu ludowemu, który z końcem XVI wieku pojawił się na ziemiach polskich. Z biegiem lat polonez był tańczony przez wszystkie warstwy społeczne, natomiast od XVII wieku został naszym tańcem narodowym. Także i my dzisiaj tą naszą uroczystość chcielibyśmy zacząć od poloneza. Zapraszamy wszystkich Państwa tutaj pod scenę. Thank you.
chciał. Witam was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Wszyscy są. Witam was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Życie to chwila, a nie dwie. Niczym nie przejmuj się. Tańczę ja i tańczysz ty. Będzie dziś zabawa. Jest sobota i jest zabawa. Nikt nie nudzi się. Mówię ci, baw się, baw się, baw się, baw się. Baw i uśmiechaj się. Życie to chwila, a nie dwie. Niczym nie przejmuj się. Kiedy znów stanie słońce, letni podeje wiatr. Ty uważaj, to się przydarzy, jedna z tych magicznych dni. I znów uczucie gorące zapuka do twych drzwi. I tylko jedna chwila, tylko jeden moment odmieni życie twe. Niech mówią co chcą, ja jestem biedna snów. I sama dobrze wiem, czy jaki co. Nauczył mnie czas, upada się, żeby stać, bo będę tylko stąd przyszłe dni. Uciekam stąd, nudy mdle, nie chcę żyć. Czy do stracenia coś mam? Chyba nic. Nie poddam się, nie, nie złamię nic. Każda z trudnych chwil tylko doda sił. Marzenia są nas i nie trzeba nic, tylko chcieć. Kto się nie boi, ten już górą jest. Z Popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga. Chodź, chodź, bajkę ci opowiem. Bajka będzie długa. Była sobie Baba Jaga, miała chatkę z masła. A w tej chatce straszne dziś, pst, iskierka zgasła. Z Popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga. Chodź, chodź, bajkę ci opowiem, moja będzie długa. Miesiąc chodzi po ścianie, a czyjeż to mieszkanie? Dach ze srebra, a złota, jakaś przednia robota. Mój miesiączku, mój bracie, Filuś mieszka w tej chacie. Ten kudłaty filonek, co ma kusy ogonek. Bajeczka krótka, bo to psia budka. Chciałem się żenić, burek pietruszką podreptał ci do niej przydruszką. Podreptał ci do niej w niedzielę. Wyprawimy huczne wesele. Będą grały basy, skrzypicze. Pierwszą cię do tańca pochwyczę. O mój ty buraczku świdłkowy. A rada mnie wianuszek zdjąć głowy. Rada mieć takiego mężulka, czy czerwony spaśny jak kulka. Pyta słonko ostrożna, pyta rankiem, czy można? I spogląda złociście na szybeczkę przez liście. Chodzi słonko w paradzie, o południu po sadzie i po polu, po łące, a ma stopki gorące. Zaś się zbiera zabory, płaszcz matkany w kolory. Hej miesiączku, hej bracie, stróżuj za mnie przy chacie. Ostrożniutko zza płotka wychnęła Dorotka. Prędziuśko się uwinę, przebiegnę skroś ścieżynę. Do biegania Tom Skora, złapie słonko do wora.
Po kilku dniach Małgosia do mnie mówi: wiesz, Nosku, dziś już ostatni dzień nauki w szkole. Od jutra wakacje, a pojutrze w góry. Ach, jak się cieszę. Złapała teczkę z książkami i pobiegła do tej swojej szkoły. Ach, jak się cieszę. A ja siedzę w kącie i rozmyślam. Jest się z czego cieszyć, rzeczywiście. Wielkie mi rzeczy ta góra. Znam ją, znam. Nieraz przecież mama mówi: córeczko, idź na górę i rozwieź pranie. A wtedy Małgosia zawsze woła: a gdzie jest, mamusiu, kluczyk od strychu? O Boże, pod kominem. Ty ci skrzat. A z dawności w izbie siedzisz? 1000 lat. Chodźże się pokumać z nami. Kłaniam w pas. A nie zrobisz ty nam krzywdy? Kocham was. Jest to lato, ciepłe lato, z malowanym koszem, a w tym koszu dobre rzeczy w darze wam przynoszę. Pożywkami was częstuję, lodem i agrestem. Sztuk też uczę rozmaitych, bo od tego jestem. Więc mnie naucz pływać, lato, bardzo wdzięczny będę za to. Lato, co ty na to? Wodę w rzece ci ogrzeje, na tym możesz liczyć. Lecz pamiętaj, kto chce pływać, musi pilnie ćwiczyć. Nie wypływaj sam daleko, bo woda zdradliwa. Bądź ostrożny, lecz odważny, wtedy będziesz pływał. Lato kochane, lato gorące, pomóż nam szukać ziółek na łące. Gdy mi w szukaniu trochę pomożesz, to piękny zielnik ziółek ułożę. Lato, co ty na to? Szukaj ziółek w ranki letnie, zanim kosę trawę zetnie. Lecz pamiętaj, moja miła, abyś łąki nie niszczyła. Yeah.